Największy comeback w historii, sweter zimowy powrócił. Po roku chyba przerwy. No i dzisiaj sprawdzimy, ile lig zdoła zwyciężyć polski zespół. Mamy 35 lig w FIFA. Sprawdziłem 34, ponieważ no polskiej ligi nie ma sensu sprawdzać. Pomysł wymyślił Mateuszek, więc zapraszam na jego Instagrama i zaczynamy. Zaczynamy oczywiście od czwartej ligi angielskiej. Trenerem dzisiejszym jest kreatywnie. Ja wiem. Dobra, mamy czwartą ligę angielską. Myślę, że tutaj na luzie wygrają. Albo zaraz. No i jak możemy zauważyć, no to właśnie Lech Poznań wygrywa tą ligę. Druga jest Legia. Też, jeżeli ktoś będzie się nudził, to może podliczyć, ile razy Lech był wyżej od Legii, ile razy Legia była wyżej od Lecha. Taka, no nie wiem, może komuś będzie się chciało. No 96 punktów, 4 porażki. No Legia dużo gorzej w sumie, a w sumie nie. No 3 punkty różnicy. Ej, to jest w ogóle śmieszne. Ten film będzie trwał już 10 minut, a ja będę go symulował z 20 godzin. Bez sensu. Dobra, najlepszym strzelcą czwartej ligi angielskiej został Peckhardt. Później mamy Amarala z Lecha Poznań. W asystach Amaral miał najwięcej, 12, więc myślę, że Amaral został najlepszym zawodnikiem roku tej ligi. A w czystych kontach mamy na trzecim miejscu Boruca. O, nie możecie obstawić, tak szczerze, ile waszym zdaniem polskie zespoły wygrają lig? Jezu, tak niepoprawnie składam zdania. Jezu. No ale wiecie, o co chodzi. Może ktoś trafi, ile polskie zespoły wygrają lig? To jest dobrze powiedziałem. No. A sponsorem dzisiejszego filmu jest Lootboy. Lootboy ma obecnie 10 milionów zarejestrowanych użytkowników na całym świecie. Jego ocena na Google Play to 4,6, ale co was może na pewno zachęcić do zainstalowania właśnie tej aplikacji, to jest to, że można tam wygrywać naprawdę dużej ilości FIFA Pointsy. Oraz, co jest najfajniejsze, według mnie, obecnie jest możliwość wygrania reprezentacyjnej koszulki Thierry'ego Henry z sezonu 2008-2009 i można ją wygrać przy każdym zakupie. I wspomniałem, że jest podpisana, bo jest też podpisana jak coś. Nie wiem, czy to powiedziałem. Każdy może Lootboya pobrać za darmo, jest dostępny na Androidzie, iOSie, App Gallery, chociaż szczerze nie wiem, co to jest. No i też możecie pobrać nawet na peceta. Możecie tam zbierać lootcoiny, czyli główną walutę w tej grze, za darmo tak naprawdę, ale też mamy dodatkową walutę, można powiedzieć, że trochę premium, ale też można ją zgarnąć za darmo, są to diamenty, a dzięki diamentom możecie kupować specjalne pakiety premium, które normalnie kosztują 4,99, a za diamenty możecie je otworzyć za darmo. Mamy też co tydzień dostępne nowe komiksy, za które, jeżeli je przeczytamy, to dostajemy dodatkowe monety, więc też są to jakieś plusy. Komiksów mamy naprawdę dużo, ale widzicie, że dostałem monety, więc nawet te poprzednie komiksy możecie czytać i dzięki temu zarabiać sobie w tej grze. Dzisiaj skupimy się właśnie na tych paczkach, gdzie można wygrać podpisaną koszulkę Thierry'ego Henry. Może to ja wygram właśnie tą koszulkę. Śmiesznie by było, jakby tak się wydarzyło na odcinku. I żeby otworzyć te paczki, to są dwa sposoby: za prawdziwe pieniądze oraz za darmo za właśnie diamenty, o których wcześniej wspomniałem. I jedna paczka jak coś kosztuje 100 diamentów. Trochę już grałem, ale nie ukrywam, że nie zebrałem wystarczającej ilości diamentów. Trochę mi brakuje, żeby otworzyć 10 paczek, bo właśnie tyle dzisiaj otworzymy. Kupię je za prawdziwe pieniądze, to będzie koszt 50 zł. Pokażę wam, co możemy wygrać. Oczywiście koszulkę Thierry'ego Henry. Można wygrać od 100 FIFA Pointsów do 12 tysięcy, więc naprawdę no jest po co je otwierać, bo naprawdę można się mocno wzbogacić. Możemy też wygrywać różne gry i właśnie każdy, kto będzie otwierał właśnie te paczki, czyli FF Points 2022 Premium Loot Pack, ma szansę na wygranie dużej ilości FIFA Pointsów oraz tą podpisaną koszulkę Thierry'ego Henry reprezentacyjną, co najważniejsze jeszcze z roku 2000, z sezonu 2008-2009. Dobra, to ja muszę to kupić tylko. Dobra, mamy nasze paczki i zaczynamy opening i otwieramy pierwszą paczkę. Dobra, mamy 4 karty, ale jeszcze jest szansa na złoto, więc może coś tu się wydarzy. 2000 monet. A co to za karty piłkarskie? Później sobie zobaczę, co to jest, ale tutaj specjalna karta i złota gra. No nie znam tej gry. Kolejna paczka. No tutaj monety i jakieś itemki do innych gier, ale ta lepsza karta i znowu? No ale znowu nie kojarzy mi. Trzecia paczka, 1000 monet, kolejną grę, która jest złota, 1200 monet i znowu itemki do gier, kolejna złota gra, Narwas 2000, o tutaj coś do Pokemonów, ej, aż się zainteresuję, co to jest w ogóle, to jest ciekawe. I tutaj ta specjalna, mamy to, 1050 FIFA Pointsów, więc wszystko działa. Dobra, lecimy dalej, może znowu siądzie tutaj, 1200 monet, jakieś itemki do gier i tutaj voucher jakiś do Lootboya, teraz złota i tutaj jest, nie wiem, ale FIFA Pointsy póki co i tak on dały ten opening, za te monety to już mi wszystko się zwraca tak naprawdę. I zobaczymy sobie dalej, kolejna gra, nie znam jej niestety. Kolejne 1000 monet, kolejne itemki do jakichś gier i znowu gra. Złota gra, tutaj monet trochę mniej, ale w Big Farm to kiedyś się grało. Kolejna gierka, kolejne 1000 monet, 1250 monet, sorry.
Kurde, ten kot dziś i tak troluje. Nie mam pytań. Zobaczymy sobie w inwentory, bo to była 10. paczka. No ale kilka gier wygraliśmy. No jak zobaczycie, wcześniej trafiałem jakieś ciekawsze tytuły typu... O, Styxa Overlord. Jak widzicie, można trafić ciekawe gry, można słabsze gry. Koszulki niestety nie udało się wygrać, ale może kiedyś się uda. I mamy dla was konkurs razem ze twórcami Lootboya na 12 tysięcy FIFA pointsów. Konkurs jest organizowany właśnie tutaj, pod tym filmem. Każda osoba, która chce wygrać, musi się zarejestrować w Lootboyu i w komentarzu napisać swoją nazwę użytkownika właśnie na tej aplikacji. Jak w komentarzu napiszesz właśnie nazwę swojego konta w Lootboyu, to wtedy zostajesz zapisany do losowania. Wtedy zostaniesz dopisany do naszego losowania na 12 tysięcy FIFA pointsów, więc myślę, że warto spróbować. No i w ciągu 72 godzin Lootboy wybierze zwycięzcę i odpisze na wasz komentarz. Jak wam odpisze, to będziecie wiedzieli, że właśnie wygraliście. I na koniec powiem, żebyście sprawdzili link w opisie do Lootboya, a za pomocą Skydum myślnik 11 dostaniecie dodatkowe diamenty na start, lootpacka z diamentami, lootcoinsy i jeszcze wiele, wiele więcej. Zapraszam jeszcze raz do Lootboya, zapraszam do wzięcia udziału w konkursie, no i zachęcam do użycia mojego kodu, wtedy wspieracie mój kanał. No i wracamy do filmu. No z trzecią ligą angielską już może być różnie, tutaj wcale mogą nie wygrać, a też wypadałoby zapisywać, ile wygrali. O, mam kartkę. Kartka. Dobra, to sprawdzamy. Trzecia liga angielska. The Sheffield Wednesday gra w trzeciej lidze angielskiej? To oni spadli? Chyba faktycznie. No i chyba na to wychodzi, że polskie zespoły wygrały. Dokładnie tak, Legia Warszawa 100 punktów, tym razem Legia była wyżej od Lecha. No znowu 3 punkty przewagi. Tak, dobrze liczę, ale miałem zwiechę. Więc polskie zespoły póki co lecą jak burza, ale później... może być coraz gorzej. Ja w ogóle obstawiam tak, że wygrają tak z 7 lig. Najlepszym strzelcą został całej ligi Ishak. 25 bramek, bardzo dużo. A w asystach Balua ma 12 asyst. Czyste konta tutaj chyba z Muła. No Boruc jest na 11. Pociąg przejechał i był mega cicho. Pierwszy raz. Dobra, mamy Championship. No lecimy teraz powoli, bo tutaj może więcej się zadziać. Ty, chyba wygrają, co? Lech Poznań na 5. Legia na 4. No i niestety te ligi nie wygrywają. Tą ligę wygrywa Fulham. No 4., 5. miejsce, no to już wiadomo, że po prostu no w Premier League raczej nie uda się wygrać. Ale myślę, że to od początku odcinka było wiadomo. Ale i tak sprawdzimy. Tak na wszelki wypadek. No to Legia 82 punkty, Lech 78. Ciągle mamy 3 punkty różnicy. W liście strzelców na 7. miejscu dopiero mamy Pecharta, 15 bramek, asysty. Ishak na 6., na 7. Lukinias, Mladenovic na 12. i tyle. A w czystych kontach Borus ma najwięcej czystych kont. Nie spodziewałem się tego, ale właśnie tak jest. 13 czystych kont. A teraz przechodzimy do Premier League. No i wiadomo, co tam się wydarzy. No nie ma po prostu... niemożliwe jest to, żeby oni tam wygrali. No, ale sprawdzimy, kto wie. Ale ogólnie to tak to wygląda. Legia ostatnie miejsce, a Lech Poznań 19. No. Raczej każdy się tego spodziewał. No ale wypadało sprawdzić. I to jest niemożliwe. Zawsze są 3 punkty różnicy. Za każdym razem póki co. No patrzcie, niemożliwe. Ale w liście strzelców może ktoś się znajdzie. Chociaż wiadomo, może być o to ciężko. Nie mamy nikogo w liście strzelców. Ale w asystach też nie mamy. A w czystych kontach jest tutaj już większa nadzieja. Mamy Boruca na 24. miejscu. Jedno czyste konto. No ale zawsze chociaż jedno. Dobra, mamy ligę arabską. Tylko aż tak się tego nie spodziewałem, ponieważ Lech Poznań jest dopiero na miejscu 11. Bardzo nisko. Ja myślałem, że będę walczyć o mistrzostwo. No jestem głupi. Lecimy w górę, Legia może wygrała. Nie, Legia była na 4. miejscu, ale w końcu nie mamy 3 punktów różnicy. Po raz pierwszy. Mamy różnicę, Lech ma 39, a Legia 51, no to... brzydko. Na pewno. W najlepszych strzelcach na 2. miejscu znalazł się Pekhar. Ishak na 3., co ciekawe, a jak wiemy, Lech był bardzo nisko, więc tutaj mamy niemałe zaskoczenie według mnie. W asystach mamy Lukiniasa z 6 asystami na 4. miejscu. Mamy Salamona. Obrońcę i ma 4 asysty? Całkiem nieźle. No i w czystych kontach mamy oczywiście Boruca standardowo na 2. miejscu. No Boruc chyba najlepiej sobie radzi w tej symulacji razem z Pekhartem. Mamy ligę argentyńską, no tutaj też wydaje mi się, że bez szans, ale przegranym jest ten, który nie wierzy. Cytat na dziś. Lecimy oczywiście od dołu. Kurzyko. Tu jest 0 spotkań. Co się stało? Jestem z powrotem, tym razem się udało. W lidze argentyńskiej, jak wiecie, jest 25 kolejek. Lech Poznań jest na miejscu 24, więc możliwe, żeby spadł. Tam chyba nie ma spadków w ogóle. No ale, może gadam głupoty. Ale Legia jest na miejscu 17, 32 punkty, no znowu
znowu Lech słabo, a Legia też, ale lepiej od Lecha. Jeżeli chodzi o listę strzelców, to mamy Kapustkę na miejscu 8, 9 bramek. W asystach mamy 0, 0, jak można inaczej powiedzieć na 0. W czystych kątach oczywiście Borubar gdzieś był, na 11 miejscu, 6 czystych kąt. Dobra, mamy Ligę Australijską, jak widzicie tabela, gdzie jest spierdolko. W Lidze Australijskiej mamy tylko 12 zespołów, to tak wygląda dół tabeli. Na 4 miejscu jest Legia, na 3 jest Lech Poznań, a na 1 jest Sydney FC, ale rozumiem, że to nie jest koniec i oni będą grali w jakichś półfinałach i w ogóle, więc zobaczymy. I tutaj Lech wygrał z Western, a Legia wygrała z Perth Glory. W półfinale mamy Legię, która pokonuje Sydney, a Lecha Poznań, który pokonuje MacArthur. Ale finał wygrywa Lech Poznań. Po raz drugi wygrywa jakoś ligę, a Legia tylko raz wygrała. Najlepszym strzelcem ligi został Ishak, 19 bramek. W asystach mamy Emreliego z 8 asystami na koncie. W czystych kątach mamy Boruca, standardowo 5 czystych kąt, w sumie mało. Oficjalnie to chyba będzie najdłuższy film, jak nagrywam. Teraz mam inny sposób, jak to sobie podzielić, ale to tak długo się symuluje, co ja się wierzyko. Ale też przypominam, że dalej gonimy miasto Słupsk. Oni mają mieszkańców tyle, a my mamy tyle osób na kanale. Więc jeżeli jesteś nowy i chcesz nam pomóc w prześcignięciu, to nie był chyba Słupsk, to coś innego był. Jak to się nazywało miasto? Dobra, wy i tak widzicie, ja nie mogę sobie przypomnieć, ale gonimy to miasto do końca roku, może się uda, mam nadzieję. Kolejną ligą jest oczywiście Liga Austriacka. Austriacka? No, Bundesliga z Austrii, no. No i generalnie polskie zespoły nic nie wygrały. Lech Poznań na 8, Legia na 6, więc Legia w sumie jeszcze ma szansę. Chyba tak. Grupa mistrzowska, no i tutaj Legia na 5 miejscu, podskoczyli o jedno oczko, ale no mistrzostwa nie zdobywają, więc na kartce nie zapisuje nic. No i oczywiście strzelcy. Mamy Ishaka, 12 bramek na 4 miejscu. W asystach mamy Mladenowicza na 6, mamy też Amarala na 4, mają tyle samo asyst. No i w czystych kątach, no jest Borus na 1 miejscu, no Borus bardzo często jest tym najlepszym bramkarzem ligi. No i jeszcze mamy Bednarka na 3, więc naprawdę zespoły z ekstraklasy albo bardziej bramkarze z ekstraklasy się postarali. No i w tym momencie w końcu schodzimy z litery A i przechodzimy na literę B i mamy ligę belgijską. No i zobaczmy, gdzie są polskie zespoły. Legia Warszawa na 9, więc nisko, a Lech Poznań jest na miejscu 5, więc dużo lepiej niż Legia. Różnica punktowa to oczywiście 3, bo jakby inaczej. Tutaj widzimy, że Ishak jest na 6 miejscu w liście strzelców, 16 bramek na 40 spotkań. Tutaj też cienko, bo dopiero na miejscu 13 jest Balue, 6 asyst. No i czy w czystych kątach znowu będzie Borus? O, jest Borus, ale dopiero na 9 miejscu, a przed nim jest na przykład Van der Hart, który ma 6 czystych kąt, a Borus ma 4. Teraz mamy ligę brazylijską. Co prawda pod koniec sezonu mnie zwolnili i musiałem przejąć Legię, bo inaczej by się nie dało. No więc Legia zajęła 11 miejsce, a Lech Poznań 13. Czyli ostatnie. Tutaj mega słabo sobie poradzili. No się zdziwiłem, bo myślałem, że tutaj troszeczkę chociaż powalczą, ale są na ostatnich pozycjach. I nie wiedziałem, że tak mało zespołów jest w lidze brazylijskiej. No i tutaj w strzelcach, no możemy szukać, ale coś czuję, że nie znajdziemy, a jednak mamy. Na 17 miejscu jest Luquinhas, później Pekhart. W asystach mamy Kapustkę na 1. Mimo tego, że Legia była naprawdę nisko, to Kapustka znalazł się, był tym najlepszym z najlepszych. Czyste kąta. Boruc dopiero na miejscu 10. Marinović jakiś. Kim jest Marinović? Nie wiem. Na 15 z Lecha Poznań. Ja chyba tyle. Kolejną ligą jest Liga Chińska. Tutaj może być ciekawie, bo nie wiem, czego tutaj się spodziewać. Na dole tabeli nikogo nie widzimy. Całe szczęście. Wchodzimy wyżej. Mamy Lecha Poznań na 6, więc nie było tak źle. I Legia jest na 3, więc nie zwyciężają od nich. Lepsi był Guan. Dobra, nie będę tego czytał. W strzelcach znalazł się Kapustka na 3 miejscu. O, Kapustka coś tutaj zaczyna się pojawiać. W asystach Pekhart na miejscu 5, 6 asyst. Luquinhas na 10, 6 asyst. W czystych kątach na 1 miejscu nikt inny jak Borus. 10 czystych kąt, tyle samo co Liu Dionzua. Tylko Liu Dionzua zagrał więcej spotkań, więc Borus analogicznie jest na 1 miejscu. No i Bednarek na 14. 3 czyste konta. Ale na 8 rozegranych spotkań 3 czyste konta to mega dobry wynik. Teraz mamy ligę duńską, więc już przechodzimy do literki D, więc idzie coraz szybciej. Wcale nie idzie tak
tak samo. Brzydko. No. Na 9 miejscu jest Legia, więc słabo się zapowiada. Lech Poznań jest w pierwszej czwórce na pewno. No i jest na 4 miejscu. No i Lechowi brakowało 4 punktów do mistrzostwa. Nie udało się. A nie, bo mamy playoffy. Może się udać. W grupie spadkowej Legia na drugim, a w grupie mistrzowskiej Lech Poznań został na 4 miejscu. No i tam zagra w Lidze Konferencji, ale tym dzisiaj się nie zajmujemy. No szkoda, dalej nic nie mamy. Moja lista, jak była pusta praktycznie, to dalej jest. No i strzelcy. Iszak na miejscu 4, 13 bramek. W asystach mamy Pekarta na miejscu 3. A najlepszym bramkarzem tej ligi został, jak zawsze, Losl. Nie wiem kto to, ale pewnie myśleliście, że Paweł Borus. Nie tym razem. I teraz mamy naprawdę potężne szanse, że polski zespół coś wygra, ponieważ mamy drugą ligę francuską. Dobra, mamy dół tabeli, nie ma polskich zespołów, całe szczęście. Piąte miejsce dalej nie ma. Czwarte mamy już Lech Poznań, ale Legia Warszawa jeszcze jest w grze. Trzecie Angers, drugie Grenoble. No i na pierwszym miejscu Legia, więc mogę śmiało dopisać do listy. 72 punkty, Lech Poznań 65. No i mamy czwartą ligę, którą polski zespół zwycięży. Boże, jaki mam problem, żeby to powiedzieć. Patologia. Pomimo tego, że właśnie to Legia wygrała tą ligę drugą francuską, to jeżeli chodzi o strzelców, to nikogo nie mamy z Legii. Dopiero na miejscu piątym mamy z Lecha Poznań Claessona. Clayson Mordę. W asystach tutaj już jest lepiej, ponieważ na drugim miejscu mamy Haratina, później na czwartym mamy Mladenowicza, ogólnie pierwsze miał Harbonier. Czyste konta Borus na pierwszym, 15 czystych kont, naprawdę spora przewaga nad drugim Leonem, bo on ma 11. Teraz mamy kolejną ligę i tutaj już będzie gorzej, ponieważ pewnie jak się domyślacie, mamy teraz ligę po prostu, pierwszą ligę francuską. No i tutaj no, myślę, że Legia może sobie nie poradzić z takim PSG. Nie wiem, czy kojarzycie taki zespół. No ale jest dosyć mocny. Zaczynamy od tego, że Legia jest na 20 miejscu, ale na 19 jest Troyes. Dalej nie wiem jak się to czyta, już mi piszecie setny raz, a ja nie mogę zapamiętać. Debil. Na 18 jest Stade Rennais i na 17 Lech Poznań, więc się utrzymali pociąg. Jedzie 40 punktów Lecha, a Legia tylko 25. No mega słaby wynik, naprawdę. No tutaj w liście strzelców będziemy musieli szukać ich mocno, a jednak nie. Pekhart na 12 miejscu, 12 bramek, bardzo ładnie, ale nic więcej nie ma. W asystach chyba też słabo, co? Słabo. I w czystych kontach, czy Borus się znajdzie? Szukamy. No Borusa nie ma, ale mamy na 22 Bennarka. On jest genialny, patrzcie. 5 spotkań, 2 czyste konta. Nad nim jest Borjan jakiś z Lecha Poznań. Borjan. I ma 27 spotkań, czyli wciul więcej i tylko 5 czystych kont. No, czemu oni nie stawiają na tego Bennarka? Tego nie rozumiem. No dobra, ale teraz przechodzimy do ligi hiszpańskiej, ale drugiej ligi hiszpańskiej, więc kolejna szansa, żeby coś tutaj wygrać. Chociaż wydaje mi się, że w tej będzie już ciężej niż drugiej francuskiej. O kurde, nie sądziłem, że aż tak źle. Real Sociedad B na ostatnim, nie wiem po co to powiedziałem, ale Legia jest na 18, więc bardzo słabo, myślałem, że chociaż powalczą. No i Lech Poznań na 16, no myślałem, że dużo lepiej im pójdzie, bo nie wiedziałem, że w tej drugiej lidze hiszpańskiej są takie dobre zespoły. Zobaczmy z ciekawości tych strzelców. No i mamy strzelce, mamy Luquinhasa z 13 bramkami na miejscu 10, mamy Ishaka na miejscu 14, 12 bramek, w asystach Baloa mamy na 11. Nie wiem, czy tak się czyta, widzowie. W czystych kontach znalazł się Borus. Ostatnio go nie było, ale teraz mamy na miejscu 7. 7 czystych kont, więc dobrze się złożyło. Mamy La Ligę. Wiadomo, że tutaj nie wygrają, ale sprawdzić po prostu trzeba. Lecimy do tabeli, no i mamy na ostatnim miejscu Legię. Później Cadiz, a później Lech Poznań. I Legię ma tylko 12 punktów, a Lech 28. Dziwny to działa czasem. W najlepszych strzelcach mamy Ishaka na 20 miejscu, 12 bramek. W asystach na 16 miejscu jest Ishak, 6 asyst. Pekhart na 23, 5 asyst. A Pekhart w strzelcach też nie był na 23. Ale idealnie to wyliczył. Jestem pod wrażeniem. Czystych kont nie ma szans, żeby był Borus, bo prawie w każde spotkanie Legia przegrała w tym sezonie. Van der Hart jest na miejscu 15. Po lidze hiszpańskiej mamy ligę holenderską. No i tutaj ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że coś tam mogą przytłamsić. Nie wiem, czy dobrze użyłem tego słowa. Ale mamy na pewno Willem Herreneven, Walwik. No i Legię Warszawa i Lech Poznań. Więc no, myślałem, że lepiej sobie poradzą. Tak nie było. Mieli 8 punktów różnicy między sobą. No i Lech Poznań ponownie poradził sobie lepiej. W strzelcach, co ciekawe, Ishak jest na miejscu 4, 14 bramek, bardzo ładnie. Jak na zespół jeden z gorszych w tym sezonie, to Ishak się wyróżnił. No i jeżeli chodzi o innych zawodników, to nikogo nie było. W asystach Martins jest na miejscu 15, 5 asyst. A w czystych kontach znowu nie ma szans na Boruca raczej, ale może. No na miejscu 7 dopiero jest Van der Hart, 5 czy
z tych kont. No i na 12 jest Boruto. Dobra, teraz mamy chyba najsłabszą dostępną ligę w FIFA, czyli ligę indyjską albo hinduską. Nie wiem, jaka forma jest poprawna. No i Lech Poznań na drugim, więc Legia jest na pierwszym. Różnica punktowa jest, jednak kilka porażeń się wydarzyło w tym sezonie. Chociaż czekajcie. Nie. Jeszcze nie wiadomo, bo mamy jeszcze półfinał i finał. Dobra, to w półfinale Legia pokonała Kerala Blasters, a Lech Poznań pokonał ATK Mohun Bagan. A w finale wygrywa Legia. Więc mamy piątą wygraną ligę w tym odcinku. Legia Warszawa właśnie to wygrywa. Ligę indyjską albo hinduską. No jak wcześniej bardzo często wyróżnia się Pekhar, to tym razem wyróżnia się strasznie Ishak. Ishak, pierwsze miejsce, 14 bramek. Miał więcej bramek o 3 od Bumousa. Na miejscu szóstym jest Mladenovic, co ciekawe. W asystach mamy Pekharta na pierwszym. Później jest Ishak, tyle samo asyst, tyle samo spotkań, więc w sumie można powiedzieć, że są ex aequo. W czystych kontach znowu nie mamy Boruca na pierwszym. Mamy tym razem Boriana. Nie wiem, kim jest Borian. 4 czyste konta. Mamy Boruca na czwartym, ale co mnie najbardziej szokuje, Bednarek rozegrał 4 spotkania i ma 3 czyste konta. Nie pierwsza liga, w której ten Bednarek się tak wyróżnia, dostaje mało szans. No czemu Lech Poznań na niego nie stawia? On musi w karierze być taki dobry. Serio. Po lidze indyjskiej albo hinduskiej mamy ligę irlandzką, czyli też raczej łatwy winek, chociaż możemy się zdziwić. No tutaj dużo zespołów nie mamy. Widzimy, że na pierwszych dwóch miejscach jest jakiś polski zespół. No i zobaczmy, czy Legia, czy Lech. No i tym razem Lech Poznań wygrywa ligę irlandzką. 3 punkty przewagi. Ej, śmiesznie to wygląda, bo Lech Poznań ma bilans bramkowy 30 na plusie, Legia 44, a trzeci zespół Sligo Rovers ma 7 tylko, a reszta już na minusie. Mamy Pekharta na pierwszym, później Ishaka i tutaj no dużo więcej mają od Parkesa na przykład. W asystach oczywiście też jest reprezentant naszych polskich klubów, czyli Lukinias, 10 asyst, a w czystych kontach mamy oczywiście Sailiego. Nie wiem, kim jest Saili, Legia go kupiła, bo nie kojarzę, żeby był taki bramkarz w Legii Warszawa, ale jest. Mamy ligę japońską, tutaj nie orientuję się w ogóle, czy są dobre kluby, czy słabe, ale zobaczymy, może się uda coś wygrać. To tak, na dole tabeli nie mamy polskich zespołów, więc jest już dobrze. Legia na 9, no to raczej wątpię, żeby coś tutaj się udało, ale no zobaczmy. Ale chociaż Lecha Poznań nie widać w ogóle i albo Lech Poznań, albo jakiś inny zespół, no i mamy Lech Poznań. Ej, to jest najbardziej szokujące. No Lech Poznań na pierwszym, a Legia dopiero na 9, to jest naprawdę duża przepaść między tymi zespołami i to Lech Poznań jaką przewagą punktową wygrał. Tylko 2 porażki. Ishak znowu najlepszym strzelcą, 24 bramki, bardzo ładnie. Asysta Klason był na miejscu czwartym pod Iniestą, tyle samo asyst co Iniesta. No i w czystych kontach mamy Boriana na pierwszym miejscu. O Jezu, jaka różnica. On ma 17 czystych kont, a drugi Yang Sung Ryong ma 8 tylko. Różnica jest przeogromna. Teraz mamy ligę koreańską, tutaj też nie wiem czego się spodziewać, zaskoczę was. Na dole tabeli nie mamy naszych polskich zespołów, więc chyba jest dobrze. Na czwartym miejscu nie mamy, na trzecim też, więc najprawdopodobniej polski zespół wygrał. Legia na drugim i Lech Poznań znowu zwycięża. 67 punktów, a jeszcze jest druga faza. No zobaczmy jeszcze to. A w grupie mistrzowskiej Lech Poznań i tak wygrywa, tutaj ma 9 punktów przewagi nad Legią. No i mamy 8 zwyciężoną ligę w tym odcinku. Znowu, najlepszym strzelcą ligi został Ishak. No świetną formę ma teraz ten zawodnik. W asystach Ishak znowu, no Ishak to już na 100% był najlepszym zawodnikiem tej ligi. 6 asyst, a w czystych kontach wielki powrót, Boruc na pierwszym, 16 czystych kont, no o 4 więcej od Van der Harta. Kolejna liga i znowu nie wiem czego się spodziewać, ponieważ mamy ligę meksykańską. No nie wiem, kto tutaj jest dobry, kto słaby. No na pewno dobry, albo dobra, nie jest Legia, bo zajęła ostatnie miejsce w tabeli. Lech Poznań jest na 12 i będą grać w fazie playoff, więc mają jeszcze szansę na jakiś finał. Faza playoff. Lech Poznań pokonuje Tijuana z tym pieskiem. Nie, to nie jest piesek pewnie. Kojot. Dobra, ćwierćfinały Apertury. No i tutaj niestety Lech Poznań przegrywa z Monterrey 5-2 w 2 meczu. No i niestety polski zespół w tej lidze nic nie wygrywa. No i zaczynamy. I widzę, że na górze strzelców nie mamy chyba nikogo i na dole też. Aż tak słabo? W asystach też nie mamy. To jest dziwne, tak szczerze. No w czystych kątach już ktoś musi być. Mamy Boruca na miejscu 13. No i w sumie chyba będziemy mieli 9. zwycięstwo naszych polskich zespołów, ponieważ mamy trzecią
Bundesligę, tutaj zespołów nie ma jakichś wybitnych, ale może się zdziwimy. No na pewno jakiś polski zespół wygrał, ale czy Lech, czy Legia? No i znowu Lech. Ej, Lech częściej wygrywa ligi, ale mam wrażenie, że Legia jest częściej przed nimi. Ale zrymowałem, zajebiście. No i tutaj mamy 4 punkty przewagi. Dobra, w najlepszych strzelcach mieliśmy trójkę z Ekstraklasy, ponieważ Amaral 18 bramek, Lukinias 16, Iszak 15. W asystach mamy Iszaka na pierwszym, 10 asyst. W czystych kątach powraca nasz Borubar na miejscu pierwszym. To ja zrobiłem. Nigdy tego nie skończę, podejrzewam. Ale mamy drugą Bundesligę w końcu. Tutaj szanse, że ktoś wygra Lech albo Legia są naprawdę niewielkie. Widzimy, że Legia jest na 13 miejscu. Chodzimy wyżej i co ciekawe, Lech był dużo wyżej, na 6, więc różnica miejsc ogromna. Lechowi brakowało trochę, żeby tam powalczyć o te baraże do awansu. Brakowało im, w sumie 3 punktów. To było blisko nawet. Teraz mamy strzelców. Chyba nikogo nie mamy? A nie, mamy Amarala na miejscu 9, 11 trafień. Asysty. Amaral na 10, więc Amaral naprawdę ma potężny sezon. No i czyste konta. W czystych kontach mamy Van der Harta, zagrał 22 spotkania, miał 5 czystych kont. Kolejna liga, wiadomo jaka jest. Oczywiście Bundesliga, tutaj nie ma totalnie szans. Jak się utrzymają, to będzie bardzo dobrze. No i mamy tą naszą Bundesligę. Na ostatnim miejscu jest Legia, a nad nimi jest Lech Poznań. 2 punkty różnicy. No Lech miał, w sumie nie wiem, ale miał szansę na 16 miejsce, tylko bilans bramkowy tutaj wszystko zepsuł. Zobaczymy strzelców. Na 18 miejscu jest dopiero Iszak, 11 trafień. W asystach mamy Emreliego na 13 miejscu, a w czystych kątach też będzie ciężko. No mamy Van der Harta na 16, 2 czyste konta na 21 spotkań. No właśnie. Kolejna liga, która jest już bardziej realna, że jakiś polski zespół wygra, czyli liga norweska. Na 5 miejscu jest Legia. No ostatnio Legia sobie totalnie radzi. Częściej Lech Poznań jest nad nimi. A i na 4 miejscu jest Lech Poznań. Oni mają po prostu lepszy bilans bramkowy, tyle samo punktów, a ligę wygrywa Bodo Glimt. To ja mogę być ucieszony. W strzelcach mamy Iszaka na miejscu 2. Od niego lepszy był tylko Pellegrino. W asystach Emreli był najlepszy, 11 asyst, mamy jakieś osiągnięcie, ładnie. A w czystych kątach mamy Boruca na 3 miejscu, lepsi od niego był Haikin oraz Hansen. Teraz powinna być Liga Polska, ale to omijamy, bo wiadomo, że polski zespół wygra w Lidze Polskiej. Więc nawet nie wiem, czy doliczyć to. Chyba nie ma sensu. Ale teraz mamy Ligę Portugalską, no tutaj bez szans totalnych. Mamy Legię Warszawę, która jest na miejscu 14, a Lech Poznań na 12. No myślałem, że może być jeszcze gorzej. Jest tak słabo, ale stabilnie. Z ważnych rzeczy to w liście strzelców pojawił się na wysokim miejscu Lukinias, na miejscu 5, 16 bramek. Jak na zespół, który raczej był w dole tabeli, to zawodnik mega się wyróżnił. W asystach dopiero na 21 miejscu znalazł się Kamiński, 5 asyst. I w czystych kątach Boruca mamy na 9, 4 czyste konta. Liga rumuńska. I tutaj mamy ligę, grupę mistrzowską i grupę spadkową. Na początku zobaczmy, kto wygrał ligę. Nie o to chodzi, ale wiecie, kto był w tej pierwszej fazie pierwszy. To widzimy, że... Jak się czytało to? Klusz? Ale ważne jest to, że Lech Poznań był na 3, a Legia na 4, więc mają szansę, grają w grupie mistrzowskiej, więc mają szansę na mistrzostwo. No i grupa mistrzowska, po prostu Legia się wymieniła miejscami z Lechem Poznań. Legia miała więcej o 1 punkt od Lecha, no i tak to wyglądało. Ale najlepszym strzelcą został Iszak. 25 trafień, bardzo ładny wynik. O jedno więcej trafienia od Komana. Pociąg jedzie. Tutaj w asystach mamy Lukiniasa na 2, 9 asyst, Kapustkę na 4, 8 asyst. W czystych kontach mamy Borusa na 3, od niego był lepszy Vlad i Balgradin. Ale tym Balgradin to miał o ile więcej tych czystych kont. Wow. No w lidze szkockiej może coś ciekawego się wydarzyć. Tutaj też mamy podział na te fazy. Pierwsza faza to Lech Poznań jest na 4, a Legia na 3, więc od nich lepszy jest tylko Celtic i Rangersi. Ale no, dużo lepsi, bo no, różnica punktowa widoczna. No i druga faza. Grupa mistrzowska w ten sposób Celtic wygrywa grupę? Ligę i grupę w sumie też. No Lech Poznań jest na 4, a Legia na 3, więc to akurat się nie zmieniło. Tym razem w strzelcach pojawił się na 2 miejscu Lukinias, 18 bramek. W asystach Pechard na 8, 5 asyst, czyste konta. Van der Hart na 5, 7 Borus. O, tu jakiś ciekawy zawodnik. Joronen z Legii na 15, jedno czyste konto, 21 spotkań. A to Borus zagrał tylko 17, miał 6 czystych kont. Pokczam. Dobra, już
już tyle tych sezonów, że szajby dostaję powoli. Dobra, ale mamy ligę szwajcarską. No Lech Poznań na 7, to słaby prognostyk. Ale widzimy, że albo na 2, albo na 1 była Legia Warszawa, bo tutaj ich nie widzimy. No niestety Legia Warszawa na 2, Young Boysi na 1, no różnica punktowa ogromna. No i Young Boysi najprawdopodobniej, no, zasłużyli. Emreli na 5 miejscu w liście strzelców, 13 bramek. A w asystach Lukinios był najlepszy i to sporą przewagą, ponieważ on miał 11, a drugi, o kurde, miał 7 po prostu. A w czystych kątach Boruc na 7, znaczy Boruc miał 7 czystych kąt, a był na 3. Osako z Legii Warszawa, nie wiem kto to, 9 meczy, 5 czystych kąt. Jaki znakomity sezon. Osako. Liga Szwedzka. No Liga Szwedzką w sumie też są duże szanse, żeby wygrać, bo mamy tylko z takich dobrych zespołów Malmo. Kurde, może. Dobra, lecimy od dołu. Tutaj polskich zespołów na szczęście nie ma. W pierwszej trójce są, więc mamy dobre prognostyki. Tutaj na prawo widzimy, że Legia pokonała Malmo. To jest jakaś wskazówka. Lech Poznań na 3. No i na 2 jest Legia. 59 punktów, a Malmo miało 62. Na 3 punkty różnicy między Legią a Lechem. Kurde, szkoda. Najlepszym strzelcą był Colak, 19 bramek, a na 4 miejscu był Lukinias, 11. W asystach Lukinias na 4. W czystych kątach Boruc na 2. O 2 czyste kąta mniej od Runinga. Dobra, do końca zostały tylko 3 ligi, więc naprawdę jesteśmy blisko końca. Zobaczmy, co się działo w lidze tureckiej. Widzimy, że Legia jest na 14 miejscu, ale w tej lidze raczej się nie spodziewamy, że będą zwycięstwa. Zobaczmy dalej, gdzie jest Lech Poznań. I Lech Poznań jest na 9, więc całkiem nieźle. Ja bym raczej się tego nie spodziewał. No i w strzelcach chyba też to słabo wygląda. Dopiero na 6 miejscu jest Lukinias, 18 trafień. W asystach chyba mamy bardzo słabo, bo w pierwszej 15 nikogo nie ma. Mamy dopiero Ishaka na 18 z 5 asystami. Czyste kąta. Tutaj też będzie słabo, ponieważ na miejscu 13 dopiero jest Boruc, 4 czyste kąta. Przedostatnia liga, czyli liga MLS, dużo przed nami, ale może jednak nie dużo przed nami, ponieważ Legia jest na 13 miejscu, więc nie zobaczymy ich w tej pierwszej rundzie. A Lech Poznań grał w tej konferencji zachodniej. Był tylko na 11 miejscu. Ej, bardzo słabo, myślałem, że tutaj będzie lepiej. Zespoły z MLS-u są aż tak mocne? Zobaczmy chociaż w strzelcach, może ktoś się wyróżnił. Ale chyba słabo, jeżeli chodzi o to. Chyba nikogo nie ma. Poważnie nikogo nie ma. W asystach mamy Lukiniasa z 5 asystami na miejscu 24 dopiero i jest to jedyny zawodnik z ekstraklasy. A w czystych kątach już na pewno ktoś będzie, bo nie wierzę w to, żeby tutaj było nic. Dokładnie tak, Boruc na 17, 4 czyste kąta. No i w końcu ostatnia liga w tym odcinku. 34 sezony przesymulowane. Mózg przeżarty. Boże. No i mamy ligę włoską na koniec. No i zobaczmy na koniec. No Legia ostatnie miejsce, Wenecja 19, a Lech Poznań 18. Zaskoczeń nie mamy. No Lech miał szansę wyprzedzić jeszcze Spezję, ale się nie udało. O, Ishak na 9, więc bardzo ładnie. 16 trafi. W asystach za to mamy takiego zawodnika jak Peckhardt na 22. 5 asyst, no i nic więcej. No i w czystych kątach pewnie jakiś Boruc, dokładnie tak, 12 miejsce. Ale dobra, ostatecznie podsumowanie. Udało się w tym odcinku polskim zespołom zwyciężyć 9 lig. Jakbym pewnie zrobił jeszcze raz ten film, to może by wyszło inaczej, ale no nie będę dwa razy symulował tego, bo to by było bez sensu. Znaczy, miałoby to sens, ale odpuśćcie mi, okej? Okay? Jeżeli wytrzymałeś do końca tego filmu, to mam nadzieję, że ci się spodobał. Jeżeli masz pomysł na jakiś film, to też napisz w komentarzu. Zostaw subskrypcję, jeżeli jesteś nowy. Zostaw lajka. Ja byłem Skajdu, to był sweter w Mikołaje i ciastka. No i tyle chciałem powiedzieć. Na razie, cześć i czołem. Pou!